zaszczyt i rywalizacja. Stylonowców z ekipą Stoczniowiec, Politechnika Gdańska. Do startu tego spotkania pozostało już niewiele, bo nieco ponad 20 minut. Informujemy również, że podczas dzisiejszego spotkania na trybunach obecne są z nami wolontariuszki schroniska Azorki. Dlatego zachęcamy Państwa do tego, abyście otworzyli swoje serca, ale również portfele i kieszenie i wsparli tą szlachetną inicjatywę. Ostatni z komunikatów brzmi następująco. Przerwie pomiędzy setami odbywać się będą losowania nagród, ale informujemy, że w losowaniu gadżetów biorą udział tylko i wyłącznie osoby, które zakupiły cegiełki. Zatem po każdym secie osoby, które wsparły grupę cegiełkami, zerkają na cyferki, a my będziemy losować nagrody.
święta i mamy nadzieję, że zarówno zawodnicy, jak i wy, droga publiczności, dzisiaj wspólnie razem stworzycie z naszą drużyną niezapomniane widowisko przy okazji 16. kolejki drugiej Ligi Mężczyzn. Stilonu zarówno na hali przy ulicy Warszawskiej, jak i na hali przy Szarych Szeregów wiedzą, że na tych meczach nie siedzi się jak na pikniku. Na tych meczach wszyscy razem głośno dopingujemy i wspieramy naszą drużynę. A już za moment pierwsza próba. Zobaczymy, jak dzisiaj, w jakiej formie są dzisiaj Państwa gardła. Muszę pokazać tego. Pakietkę. No to wpuśćcie do podziemnego. Sam. Wszyscy razem głośno, drodzy Państwo,
Ladies and gentlemen, panie i panowie! Ale co jest po angielsku? Tak jest i mamy nadzieję, że właśnie ta mała rozgrzewka w waszych gardeł spowoduje, że podczas meczu będziecie razem z nami dopingować, a zawodnicy właśnie otrzymując takie wsparcie zwyciężą w tym spotkaniu. Politechnika Gdańska. Zaczniemy od prezentacji agencji.
elegancji i precyzyjnej stylowności. Szanowni Państwo, pora, abyście poznali bliżej naszych zawodników. Z numerem 3 wystąpi Michał Kowalski. Adam Masłowski. Numer 13 Dominik Koliński. Numer 16 Jakub Wypulkowski. Numer 17 Jakub Cieszyński. Kapitan z Dino Nowoczą, Maciej Kordyc. Numer 29, Jędrzej Śląski. Numer 33, to libero Krzysztof Kowalski. A numer 46, na koszulce przyodziewa Mateusz Maciejewicz! Szanowni Państwo, w roli trenera dzisiaj po pierwszy selekcjoner debiutuje Łukasz Lamka! Szanowni Państwo, a to przygłosi na wejście w tamtym okienku dzisiaj oprawę muzyczną specjalnie dla Was zadba DJ Number. Wielkie brawa! Drodzy Państwo, jest tutaj jeszcze jedna osoba, osoba, która do Was przemawia. Przy okazji każdego siatkarskiego widowiska kłaniam się nisko, Sławomir Wesłowski. Gromkimi brawami przywitajmy drużynę gości, Stoczniowiec, Politechnika Gdańska. Którego kapitanem oraz trenerem jest Bartłomiej Szczypczyk. Wielkie brawa! Drodzy widzowie, również wielkimi, gromkimi brawami po raz kolejny przywitajcie drużynę gospodarza. Agencja Inwestycyjna Stylon Gorzów. Kapitanem Stylon Gorzów Maciej Kordesza, w roli trenera Łukasz Lamka. Thank you.
teraz pora na sędziów liniowych. Pani Agata Traczyk. Oraz pan Maksymilian Nożywski. Szanowni Państwo, funkcję sędziego sekretarza podczas dzisiejszych zawodów pełni pani Katarzyna Słowik. Pora, abyście, droga publiczności, poznali składy drużyny gości, który za moment zameduje się na parkiecie. Zespół Stoczniowiec Politechnika Gdańska. Numer 1 Ilia Jekusi. Numer 3 Bartłomiej Szczypczyk. Kapitan drużyny Politechniki Gdańskiej. Numer 4 to libero Dawid Kular. Numer 7 Paweł Etulak. Numer 19 Maksymilian Wil. Numer 21 Bartłomiej Jędzkiewicz. Oraz numer 41 Marek Rogiński. Już było razy głośno tej hali, ale teraz znowu wyczytamy głośno nazwiska naszych wyjściowego składu. Szanowni Państwo, euforia i brawa po każdym nazwisku wskazane. Uwaga! A wyjściowa szóstka prezentuje się następująco. Numer 5 Patryk Akala. Numer 13 Dominik Koliński. Numer 16 Jakub Burkowski. Numer 20 kapitan Stylonu Gorzów Maciej Kordy. Numer 46 Mateusz Maciejewicz. Oraz w roli libero niezastąpiony Krzysztof Kołkowski, numer 33. Szanowni Państwo, jest również w miejscowym składzie zawodnik z numerem 6. Który niestety dzisiaj z nami obecnie w kaszy meczowej być nie może. Jest za to z nami na trybunach Bogdan Jurand. Wielkie brawa dla niego! Liczymy na szybki powrót do zdrowia. Pora rozpocząć to spotkanie. 16. kolejka drugiej ligi mężczyzn. 14. mecz z Stylonu w tym sezonie. Agencja inwestycyjna Stylon Gorzów kontra Stoczniowiec Politechnika Gdańska. Thank you.
kreskówki. Przy okazji opić wdrożonej gospodarze. Głośno liczymy. Raz, dwa i trzy. Czekaj, i sobie. W dalszym ciągu kontynuować będzie Iga Jakubczyk, zawodnik Stoczniowca Politechniki Gdańskiej. Thank you.
zdrową liczbę punktów na swoim koncie mają goście w pierwszym secie. Stoczniowiec, Politechnika Gdańska, na zagrywce, a konkretnie Paweł Gola, numer 7. Skutecznie atakował Iwia Jedrosin, a za moment poza krótki kapitan Stoczniowca Politechniki Gdańskiej, Bartłomiej Szczepczyk, numer 3. Come on!
się trener drużyny Gorzów, to że więc Politechnika Gdańska. Nie wiedziałem tego, ale i tak zdaje się. Zmienimy się w postaci, żebyś też odpoczął sobie. Zerkamy na to, co wyświetla się na tablicy, a na tablicy już 16 punktów po stronie naszego zespołu. Dwa oczka przewagi i mamy nadzieję, że w tej kluczowej fazie pierwszego seta cały czas forma będzie zwyżkować. Kuba Kulkowski, numer 16. Jedenasty punkt dla zespołu gości. Zagrywać będzie Bartłomiej Więckiewicz, numer 21. Tylko jednym oczkiem zakrywać będzie Marek Rogiński, zawodnik Stoczniówca Politechniki Gdańskiej. Thank you.
dzisiejszych meczach z Tirano wie, że nasza drużyna właśnie dzięki waszemu wsparciu potrafi mieć piorunujące końcówki. Odliczamy na zdobycie naszej drużyny. Ale nie mogę się dostać. Sygnał, a zawodnicy przyjęli rękawice.
tym razem szkoleniowiec Stocznia Politechniki Gdańskiej. Droga publiczności, w komunikacie informacyjnym przekazujemy fakt, iż za moment po zakończeniu pierwszego seta odbędzie się losowanie nagród, w którym biorą udział wszyscy ci, którzy zdecydowali się zakupić cegiełkę. Zatem na cegiełkach są numery, a my już powoli myślimy o tym, żeby przystąpić do losowania. Jednak zanim to nastąpi, wracamy do rywalizacji. Jeszcze jeden punkt do odrobienia na zagrywce. Jakub Bulgowski. Thank you.
baterię. Dzwonimy. Wygrywają numery. Tu jest, ale oni porę. Nie bilety, a cegiełki. Dlatego teraz... Kontynuuje Mateusz.
Tym razem punktują goście na polu zagrywki Jorze Gotowy. Ilja Jabłoczyn, numer 1. Siatki jednego z naszych zawodników. Punkty dla gości. A w polu zagrywki już gotowy Maksymilian Wilik, numer 19.
pierwszym bloku. Jesteśmy niebywale skuteczni. Dominik Koliński kontynuuje zagrywkę.
8 punkty dla drużyny Stoczniowiec Politechnika Wałbrzyska, a po zagrywki gotowy Jakub Basik, numer 5. Thank you.
wyciągnął Asa z rękawa. 20 punkt na koncie naszej drużyny. Siedem punktów przed nami i jesteśmy już w finałowej fazie seta numer 2. Zmiana po stronie naszej drużyny, parkiet opuścił Maciej Kontyż, a na boisku zameldował się zawodnik z numerem 3, Michał Kowalski. Kala głosu, każde odbicie naszej drużyny. Jeszcze 5 punktów do tego, aby odbić drugie w tym meczu o zwycięstwo w secie. A zagrywać będzie Bartłomiej Więckiewicz, numer 21.
704, numer 704 Przemiłki. Serdecznie zapraszamy za parkiet, a kolejny numer to numer 651. Serdecznie gratulujemy 704 oraz 651. Serdecznie zapraszamy zwycięzców po odebranie nagrody. Witamy również bardzo serdecznie na trybunach przedstawiciele klasy 5A Szkoły Społecznej Stowarzyszenia Edukacyjnego. Szkoła ta jest z nami dzisiaj na trybunach, klasa 5A. Serdeczne gratulacje. Zanim rozpoczniemy kolejnego seta, serdecznie dziękujemy naszym partnerom. Firma Drewków Broisty, restauracja Spyszko z siedzibą w Poddańcu, Torwód Sanko, Jarosław Okupski. Firma transportowa Kałuchański, Seton, usługi ogólnobudowlane Sebastian Domicz, Future Nieruchomości, Besmo, hurtownia materiałów budowlanych, Brechtbud, Leszek Brecht, Mart, hurtownia materiałów budowlanych, Instar House Gorzów, Sento, wywóz odpadów, KZ Spedycja, Escobar, instalacje grzewcze i sanitarne, hurtownia elektryczna i budowlana Amar oraz grupa Sekret. Partnerem technicznym naszego klubu w tym sezonie firma Zina, partnerem medycznym Lotus, Klinik Dental Lens Beauty, a partnerzy mediali to Gorzowianin.com, Gorzowskie.pl i Telewizja Gorzów. Dzisiejsze wydarzenie zostało dofinansowane z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Dziękujemy. Rozpoczynamy trzeciego seta. Ale idzie, idzie, że tam na to no, to musi się tam się, tak? Bo nie, tak myśli dookoła, nie cała wieś, tak? Thank you.
problem z komfortem w pierwszym secie. W drugim i trzecim wszystko już funkcjonuje na wysokim poziomie. Kolejny punkt, zagrywka po stronie zielonej. Maciej Kordyś. Tu nie! Jedna dwójka. Tym razem dla odmiany zagrywać będzie zawodnik Politechniki Ilja Białosik, numer 1. Trzeci set trwa już dobre kilka chwil, a na trybunach coś cicho. Drodzy kibice, wszyscy razem głośno. Stilo! Kozu! Stilo! Kozu! I od razu efekt punktowy. Wróciła energia na trybunach, wróciła naszych zawodników. Tym razem po zagrywki Dominik Koriński. Się do mnie uśmiechnie, otrzymuje nagrodę. Okej? Okay?
Proszę bardzo, jak ma pani na imię? Wasza. Pani Wasza, jak się podoba pani świątkę siatkarskie Winowisko? Super, świetnie, prawie jak na meczach reprezentacji Polski. Prawie jak na meczach reprezentacji Polski. My cały czas dbamy o atmosferę na trybunach. Szanowni Państwo, nagrodźcie panią Wasię wielkimi brawami. Wracamy do emocji na parkiecie. Tym razem w secie numer 3, 8 do 7 prowadzi Stoczniowiec Politechnika Gdańska. Zagrywa Marek Rubiński. Co? Spokojnie. Zróbmy piłka robotym ataku i nie znalazła miejsca na boisku. Co jest jednoznacznie, że kurtuje z kiną do rzut, a na zagrywce dobry atalak. Thank you.
numer 19.
zagrywki za moment Jakub Pasik, numer 5.
Gdzie? Sławomir Wesołowski, serdecznie dziękuję. Do widzenia.
podziękować wszystkim sponsorom, którzy wspierają nasz klub w sezonie 2023-2024. Sponsorem tytułowym jest Agencja Inwestycyjna, sponsorzy główni, firma Hedgeco, Gorzowskie Centrum Odszkodowań, Rajmów Development, Miasto Gorzów i Lubuskie, Warte Zachodu. Pozostali sponsorzy: Restauracja Zwyżko z siedzibą w Pogańcu, Torbu Santo, Jarosław Pokupski, firma Trepur Frojsce, firma transportowa PHU Gdański, Septon, usługi ogólnobudowlane Sebastian Domicz, Future Nieruchomości, Besmo, hurtownia materiałów budowlanych. Dziękujemy również firmie Prektbud, Leszek Prekt, MAT, hurtownia materiałów budowlanych, Instahouse Gorzów, Selko, wywóz odpadów i wynajem kontenerów, Kamsen Spedycja, Zbigniew Rukat, Escobar, instalacje grzewcze i sanitarne, hurtownia elektryczna i budowlana Anmar, grupa Sekret. I na koniec dziękujemy partnerom, partnerze techniczni, firma Zina, partner medyczny, Lotus Clinic Dental and Beauty, partnerzy medialni, gorzowiany.com, gorzowskie.pl i telewizja Gorzów. A dzisiejsze widowisko zostało dofinansowane z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Dziękujemy.